Około rok temu zwróciliśmy się z prośbą o pomoc w ratowaniu życia Natalii. Okazało się, że lek, na który zbieraliśmy pieniądze, zadziałał. Nastąpiła remisja choroby, Natalia czuje się dobrze. No niestety około 20 tysięcy złotych miesięcznie na kurację to jest tak duża kwota, że pieniądze, które zebraliśmy, się zakończyły. Mimo pomocy wielu ludzi, wielu instytucji, także pomocy samego Brzozowskiego Szpitala. Ponownie musimy prosić o pomoc, ponieważ leczenie należy przedłużyć. Finałem będzie przeszczep szpiku. Taka decyzja już zapadła. Ten przeszczep jest jedyną szansą na to, żeby Natalia mogła całkowicie wyzdrowieć. No niestety, aż do czasu dokonania przeszczepu, Natalia musi przyjmować ten lek. Przypomnę, jedna dawka to jest blisko 10 tysięcy złotych, dwie dawki w miesiącu Natalia musi przyjmować. I tutaj nie ma możliwości, żeby przerwać tę terapię, bo wtedy nie można byłoby znów przeprowadzić przeszczepu. Ten lek jest bardzo dobrym lekiem, ale spowodował u mnie remisję choroby, zatrzymanie tej choroby, ale niestety jakby nie wyleczy mnie do końca. On blokuje cały czas wzrost tego guza, wzrost postęp tej choroby. Jeżeli przerwę teraz leczenie, no momentalnie wszystko ruszy, guz zacznie rosnąć i wtedy nie będę mogła mieć przeszczepu. W grudniu skończyły się pieniądze z fundacji, w styczniu dwie dawki zapłacił mi Brzozowie Szpital, też bardzo dziękuję im za to, bo kilka razy mi też pomogli, już pomogli mi w tych dawkach. No i ostatnie cztery dawki zapłaciliśmy tutaj ja i wraz z rodziną. Niestety już no, nie mamy takich środków, żeby dalej to kontynuować, więc prosiłabym, żeby jeszcze po prostu raz, no, wiem, że to jest, znowu muszę prosić o pomoc, ale no żeby doczekać do tego przeszczepu, żeby to się udało w końcu i żebym już na chwilę miała spokój z tym wszystkim. Chciałabym doczekać takiego dnia, że nie muszę nigdzie jechać, nie muszę się kłócić, nie muszę dostawać kroplówek, nie muszę się martwić. Marzę sobie, żeby do tej komunii doczekać, ale tak skrycie też sobie myślę, a fajnie by było doczekać ich wesela, ślubu ich, prawda? Zobaczyć, czy poszły na studia, jak sobie radzą w życiu. No głównie staram się tak też, to nachodzą mnie te takie złe myśli, że może mogę nie doczekać, nie zobaczę tego i staram się, no mówię, staram się być z nimi jak najwięcej, żeby one się mną nacieszyły i ja nimi, żebym się jak najwięcej nacieszyła. Warto pomagać naprawdę, bo wiem to po sobie, bo dzięki tym ludziom no to zyskałam rok życia. No i dzięki temu będzie przeszczep. Mam nadzieję, że się uda i że po przeszczepie wyrwę z tego życia jeszcze dobrych parę lat. No żebym teraz jeszcze, mam już może dalsze aspiracje do wesela, żeby moich córek doczekać. No ale najważniejsze teraz, żeby przeżyć przeszczep, żeby się wszystko udało i żeby po nie było żadnych komplikacji. Apeluję do wszystkich Was, którym jest Natalia bliska sercu. Do tych wszystkich, którzy chcą, aby jej córeczki miały mamę, aby ona mogła z nimi pozostać na zawsze. Bardzo dziękuję za każdą złotówkę i proszę, pomóżmy jeszcze raz Natalii.